Siostry i bracia, tak jak zauważyliście, co roku staram się poruszyć jakąś kwestię, jakiś temat. Na początku to głównie były osoby, analiza może nie tyle życia, co raczej przesłania niektórych świętych, wyjątkowych postaci w chrześcijaństwie, jak John Henry Newman, święta Teresa z Lisieux, ojciec Maria Eugeniusz, czy też ojcowie Kościoła, ksiądz Blachnicki, Jan Paweł II. Potem była też seria rozważań o śmierci i to było szczególnie na kanwie przeżywanej epidemii wówczas. W zeszłym roku były trudne pytania, jakie pojawiają się w naszej wierze. A teraz przejdziemy do nowego cyklu. Osobiście uważam, że jest to temat, jeśli nie najważniejszy, to przynajmniej jeden z najważniejszych w chrześcijaństwie. Jaki to jest temat? Zanim podam go w całości, to zastanówmy się, czym w ogóle jest chrześcijaństwo? To jest kluczowe pytanie. Czym jest chrześcijaństwo? No ktoś powie, jedna z religii. Jest religią, tak jak judaizm, buddyzm, islam. Czyli jakiś system wierzeń, potem także określony system kultu, modlitwa, także system, według którego żyjemy, jakieś prawo moralne, przekazania Boże. I chrześcijaństwo jakby lokuje się w jednym z tych różnych systemów. Tylko że to nie jest prawda. Chrześcijaństwo nie jest systemem, nawet religijnym. Nie jest tylko religią. Jeśli by było tak, jak przed chwilką tu przedstawiłem, to byłaby to jakaś ideologia, może o jakimś głębszym podłożu nadprzyrodzonym, religijnym, ale byłaby ona bardzo zbliżona do jakichś, nazwijmy to, izmów, jak powiedzmy egzystencjalizm, marksizm, także katolicyzm. Katolicyzm oczywiście nie może być sprowadzony do filozofii, bo ma jakieś głębsze podłoże religijne, ale byłoby to bardzo zbliżone do jakiegoś światopoglądu, do jakiegoś systemu. Nie możemy tak myśleć o chrześcijaństwie. Absolutnie. Czym jest chrześcijaństwo? Siostry, bracia, chrześcijaństwo to jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest Syn Boży, który stał się człowiekiem i który angażuje się w historię świata, który sprowadza nadprzyrodzoność do natury, do naszego wszechświata. Przenika bóstwem to, co jest przyrodzone, naturalne. To jest spotkanie Boga i człowieka, czyli relacja. Chrześcijaństwo to jest najbardziej egzystencjalna relacja między Bogiem i człowiekiem. To jest chrześcijaństwo przede wszystkim. To jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który zamieszkał wśród nas. Ale trzeba by tu dodać jeszcze drugi aspekt. Jest to także jakaś droga. Chrześcijaństwo jest drogą rozwoju człowieka, bo Bóg nas powołał do istnienia, abyśmy wzrastali, abyśmy rozwijali swoje talenty, abyśmy się rozwijali. Chrześcijaństwo to jest ciągły rozwój człowieczeństwa już na miarę boską, nadprzyrodzoną, czyli droga. Bardzo dobrze ilustruje to historia, kiedy Jezus dołącza się do dwóch uczniów zmierzających do Emaus. Chrystus zmartwychwstały. To jest istotne. Przyłącza się do drogi człowieka. I na tej drodze znajduje się Kleofas
i jakiś anonimowy uczeń, o którym nie wiemy, jak miał na imię. Ale to jest każdy z nas. Idziemy w towarzystwie świętych, świadków, ale dołącza się Chrystus, idziemy ku czemuś, rozwijamy się. Chrześcijaństwo to jest dynamizm, to jest przygoda, przygoda człowieka z Bogiem. Te dwa elementy są najistotniejsze. Osoba Syna Bożego i droga, którą idziemy. Co więcej, te dwa elementy łączą się w tej osobie, którą znamy jako Jezus Nazaretu. Z jednej strony osoba, a z drugiej strony On jest też drogą, bo przecież powiedział, ja jestem drogą, prawdą, ja jestem życiem. Chrześcijaństwo to jest życie, to jest rozwój. Jezus Chrystus jest i osobą, i drogą. Bardzo pięknie tutaj o tym pisze ksiądz Tomasz Halik w książce Popołudnie chrześcijaństwa. Cytuję. Ten, który jako jedyny odważył się powiedzieć, ja jestem prawdą, mówił również, że jest drogą i życiem. Prawda, która przestaje być drogą, staje się wiarą martwą. Prawda, która przestaje być drogą, staje się wiarą martwą. Czyli właśnie tym systemem, tym jakimś izmem, jakimś zbiorem nieruchliwym, w którym ktoś może się zadomowić i jak to często ksiądz Halik mówi, stworzyć sobie takie własne getto. W tym getcie jesteśmy bezpieczni. Świat jest zły, w tym getcie możemy być zbawieni, a wszyscy inni nie. To jest fatalne, jeżeli tak myślimy. Prawda, która przestaje być drogą, staje się wiarą martwą, pisze Halik. I dalej, człowiek wiecznie pielgrzymuje do Boga, w którym droga i cel nie są rozdzielone. Koniec cytatu. I teraz przejdźmy do kolejnego punktu. Jest taki tekst, właściwie to są dwa zdania w Ewangelii, które ukazują i osobę, i drogę. I te zdania są napisane na początku 5 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. Brzmią następująco. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni. Tak. W tym tekście jest i droga, i osoba. Jezus. Na początku jest to słowo Jezus, czyli osoba. Wyszedł na górę. Czyli przebył jakąś drogę. Potem usiadł. I przystąpili do Niego Jego uczniowie, czyli też do Niego podeszli. On ich prowadzi wzwyż. Jest to droga do pełni. On teraz będzie nauczał. Błogosławieni. Na tej drodze ustawi 8 drogowskazów, które prowadzą do celu. I my to nazywamy błogosławieństwami. One wskazują, gdzie jest Jezus, gdzie jest Królestwo Niebieskie, gdzie jest nasze szczęście i gdzie jest nasz ostateczny cel. I tutaj dochodzimy do tematu tegorocznych rozważań. 8 błogosławieństw. Droga szczęścia. Droga szczęścia. Moim zdaniem jest to teksty, chyba najważniejszy, albo jeden z najważniejszych w Ewangelii. Te 8 błogosławieństw. 8 błogosławieństw. Na pewno jest to tekst absolutnie kluczowy. Mało się nad nim zatrzymujemy. A tutaj właściwie Chrystus rysuje cały plan i kodeks Nowego Testamentu. Wielu teologów zastanawiało się nad tym tekstem, analizowało te słowa. I
już w starożytności, święty Augustyn. Ale chyba najpiękniejsze rozważania starożytne na ten temat pozostawił jeden z ojców kapadockich, święty Grzegorz z Nyssy. Dzisiaj jego przemyślenia są wydane pod tytułem Homilie do błogosławieństwa, także w języku polskim. Serdecznie polecam tę analizę. Na początku Grzegorz z Nyssy pisze tak, cytuję. Gdy Pan wstępuje na górę, Izajasz woła, chodźcie, wejdźmy na górę Pana. Jeżeli dojdziemy na sam szczyt, znajdziemy tam tego, który leczy każdą chorobę i każdą słabość. Tego, który wziął na siebie nasze choroby i dźwigał nasze słabości. Dlatego biegnijmy i my w górę, abyśmy stojąc z Izajaszem na wierzchołku nadziei, oglądali z wysokości dobra, które Słowo pokazuje tym, którzy podążyli za Nim na szczyt. Niech boskie Słowo otworzy usta także dla nas i nauczy nas tego, dzięki czemu osiągniemy szczęście. Niech początek błogosławieństw stanie się dla nas początkiem kontemplacji. Koniec cytatu. Grzegorz zachęca, żebyśmy tam biegli, tak jak i Paweł. On biegnie. Nie można kroczyć za Jezusem, trzeba biec. I abyśmy będąc na tym szczycie doszli do początku kontemplacji, czyli oglądania naszego celu. Siostro i bracie, jesteś stworzony, jesteś stworzona do wzrostu, do tego, żebyś szedł, żebyś szła do góry. Oderwij się od tych ziemskich tylko spraw. Nie dlatego, że one są jakieś złe, ale że one nie są jedyne. Praca, nauka, rodzina, studia, zakupy, urlop. Oderwij się od tego, aby spojrzeć, do jakich szczytów jesteś wezwany, jesteś wezwana. I wtedy te wszystkie rzeczy, które są na tej ziemi, będą miały zupełnie inny blask. Jesteś wezwany, wezwana do tego, aby iść za tymi drogowskazami Jezusa. Nie na dół, tylko ku górze. Zauważmy, że Jezus tutaj jakby wypełnia Stary Testament, bo analogiczne wydarzenie miało miejsce podczas wędrówki Izraela przez pustynię. Na początku tej wędrówki Mojżesz przyprowadził liczny tłum pod górę Synaj i sam wstąpił na górę, aby otrzymać prawo wyryte na kamiennych tablicach. I kiedy wczytujemy się w to prawo, to widzimy, że to jest jakiś porządek naturalny, żeby ten tłum, no niewychowany nazwijmy to, nieraz i nieokrzesany, jakoś złapać, nadać im jakieś ramy, żeby ten tłum stał się ludźmi, dziećmi Bożymi. I tam Mojżesz przekazał swojemu ludowi, my byśmy powiedzieli dzisiaj, prawo naturalne. Prawo naturalne, które właściwie obowiązuje wszystkich ludzi. Czyli poszanowanie życia, żeby nie zabijać nikogo. Poszanowanie rodziny, żeby nie podbierać komuś żony, nie cudzołożyć. Prawo własności, poszanowania cudzej własności, żeby nie kraść. Prawo poszanowania rodziców, przodków, żeby ich czcić. Także prawo oddawania kultu. To było bardziej na zasadzie sprawiedliwości. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Czyli w odniesieniu do Boga też był to jakiś zbiór normy. I to jest prawo naturalne. Po wiekach Jezus wychodzi na górę o wiele bardziej łagodną. Jeden z ojców Kościoła, Chromacjusz z Akwilei, tłumaczy to, że
Jezus wyszedł na górę bardziej łagodną, żeby dać nam do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy tam zaproszeni. Żeby każdy mógł tam dojść. I wychodzi na tę górę, aby uzupełnić prawo naturalne nadprzyrodzonym spojrzeniem. Aby tę naturę ubogacić łaską. Łaską, czyli życiem Bożym. To znaczy, nie wystarczy tylko, że każdy z nas ma być uczciwy. Nie. Masz być uczciwy, dobry, sprawiedliwy, ale to jest prawo naturalne. Tylko Chrystus mówi, to mało. Masz być święty, przeniknięty nadprzyrodzonością. Nie tylko żyjącym według prawa naturalnego, ale masz być święty. Czyli błogosławiony znaczy dobry, uczciwy, ale razy 8. To znaczy święty. Zauważcie, że doskonałą cyfrą naturalną jest 7. Tak Grecy uważali. Starożytność tak uważała. Chrystus mówi 8. To znaczy wchodzi w ten świat ponadnaturalny. A właściwie ten świat boski sprowadza na ziemię. Nie tylko masz być dobrym człowiekiem. Każdy ma być. Niezależnie czy wierzący, czy niewierzący. Ale ty masz być święty, przeniknięty nadprzyrodzonością. Weźmy chociażby taki przykład. No, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, szabat. Żydzi mieli bardzo i mają do dzisiaj bardzo mocno zakorzenione świętowanie szabatu. Szabat to jest święty. Widzimy to wielokrotnie w Ewangelii, że Jezus przychodził w szabat do synagogi, modlił się. Ale nieraz w szabat przekroczył to prawo naturalne i co uzdrowił, to w szabat. No co chwilę uzdrawiał w szabat. No mógłby sobie dać na wstrzymanie i uzdrawiać powiedzmy w innych dniach tygodnia. Zresztą tak jeden z przełożonych synagogi powiedział, że jest 6 dni, abyście przychodzili i tu się leczyli, ale nie w szabat. I właśnie Jezus pokazuje nam, że nie wystarczy być tylko w prawie naturalnym. Jeżeli widzimy kogoś w potrzebie, to mamy dołączyć prawo miłości. A miłością jest sam Bóg. Nie można tylko zachowywać szabatu, czyli przykazanie. Tak samo może to być według nauki katolickiej. Nie wystarczy tylko przychodzić do kościoła na mszę świętą, być sprawiedliwym, oddawać cześć Bogu. Nawet można chodzić do kościoła, ale żyć tylko według prawa naturalnego. Nie, to nie wystarczy. Bo wtedy byśmy żyli jakby w Starym Testamencie, jakby Chrystus nie stąpił na ziemię. Święty Paweł to wyjaśnił doskonale w jednym zdaniu. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Jeżeli coś nie przechodzi przez pryzmat miłości, to wtedy staje się prawem zimnym, zabójczym, nieludzkim. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. To jest zdanie z listu do Rzymian, z rozdziału 13. Niestety trzeba tu powiedzieć, że teologia moralna, zwłaszcza kilku ostatnich wieków, zwłaszcza po Soborze Trydenckim, właściwie oparta była tylko na prawie naturalnym. To było straszne. Na przykład kult oddawany Bogu był uzasadniany sprawiedliwością, że to się należy Bogu ze strony człowieka, na zasadzie sprawiedliwości. I z tego trzeba będzie się kiedyś rozliczyć. Przez kilka wieków ta teologia moralna była bardzo zimna, skostniała, więc wręcz czasem taka nielitościwa. No na szczęście właśnie w XIX wieku zaczęto już robić pewne wyłamy w takim myśleniu czysto takim jurydycznym i tutaj wielką rolę odgrała Teresa z Lisieux. Ona miała inną wizję Boga. Bóg nie jest taki sprawiedliwy, zimny, będzie nas rozliczał. Jest Ojcem.
jest miłością. Ona biegnie do Niego. Teresa wykonała tu gigantyczną pracę dla Kościoła. Ona przygotowała ewangeliczny powrót do właściwego obrazu Boga. I potem miało miejsce to słynne wydarzenie, Sobór Watykański II. To był sobór absolutnie genialny, sobór konieczny, sobór, który nas uratował. Jeżeli ktoś dzisiaj kontestuje Sobór Watykański II, to znaczy, że chce wrzucić naszą religię w system, w getto. Tymczasem sobór otworzył na nowo, tak jak Chrystus, który jest uniwersalny. Chrześcijaństwo jest dla wszystkich. To jest relacja z Bogiem. To jest droga rozwoju. I byli genialni ojcowie soborowi, tacy jak chociażby Henri de Lubac, który napisał genialną książkę o naturze i łasce. Słuchajcie, o naturze i łasce. Natura to jest to, o czym mówi Mojżesz. Prawo naturalne. I to jest ważne. To jest minimum. Ale jest do tego łaska, czyli nadprzyrodzoność. To, co przynosi Chrystus. Można by powiedzieć, że 8 błogosławieństw, jakbyśmy zrobili taki matematyczny wzór. Czym są błogosławieństwa? 8 błogosławieństw równa się 10 przykazań Bożych plus łaska. Taki wzór można by powiedzieć. Czyli ta natura plus łaska. Czyli nie wystarczy tylko przykazanie nie zabijaj. Jezus uzupełnia to. Powiedziano przodkom nie zabijaj, a ja wam powiadam. I dodaję, każdy, kto się gniewa na swojego brata, już jakby w sercu dopuścił się zabójstwa. Ale on to świetnie komponuje w tych 8 błogosławieństwach. Właściwie każde z tych błogosławieństw rozszerza przykazanie Boże. Mojżesz mówi nie zabijaj, a co mówi Chrystus? Błogosławieni miłosierni. Nie tylko, że masz nikogo nie zabić, ale masz okazywać miłosierdzie, miłość. Mojżesz mówi nie cudzołóż, a Chrystus mówi błogosławienie czystego serca. To serce twoje ma być czyste, a wtedy spojrzenie jest czyste, wszystko jest czyste. Mojżesz mówi nie kradnij, a Jezus mówi błogosławieni ubodzy w duchu. Nie tylko, że masz nie kraść, ale masz być ubogi w duchu. My te wszystkie błogosławieństwa zanalizujemy, bo naprawdę to jest, tutaj jest zawarte całe chrześcijaństwo. Siostry i bracia, my nie możemy żyć tylko według prawa naturalnego, według przykazań Bożych. Nie. Bo wtedy nie rozwijamy się. Nie ma tej relacji. A chrześcijaństwo staje się systemem. Nie, tak nie można. Chrystus to jest Nowy Testament. Tam na tej górze błogosławieństw zaczyna się Nowy Testament. Nowe przymierze. Tak jak pod górą Synaj, tam było zawarte przymierze. To tu zaczyna się nowe przymierze, nowy kodeks, który nie jest już martwą literą, lecz jest osobą. A zatem chrześcijaństwo to jest nowy styl życia. Styl życia, który pokazuje nam Chrystus, to nie tylko słowa, ale sposób odnoszenia się do ludzi i do Boga. Właściwie 8 błogosławieństw to są różne formy miłości Boga i bliźniego. Jakbyśmy sobie tak wyobrazili tę górę teraz, to powiedzmy, że jest najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. I ono dochodzi do tej góry jak do pryzmatu. I za tą górą rozszczepia się na 8 różnych kolorów. To są różne niuanse miłości Boga i bliźniego.
To jest największe przykazanie miłości Boga i bliźniego w szczegółach. To jest osiem błogosławieństw. One są dla wszystkich ludzi. One są uniwersalne. Francuski teolog Gilbert Sebron w takiej książce, której też tłumaczy błogosławieństwa, pisze tak. Te błogosławieństwa uważam je za najważniejszy tekst w historii ludzkości. Skierowane do wszystkich, wierzących i niewierzących. Pozostaje w 20 wieków później jedynym światłem, które jaśnieje jeszcze w ciemnościach przemocy, strachu, samotności, do jakich doprowadziły Zachód pycha i egoizm. Koniec cytatu. Najważniejszy tekst w historii ludzkości. Jeżeli chrześcijaństwo ma nawiązać dialog ze współczesnym światem, to ma być to chrześcijaństwo ośmiu błogosławieństw. I wtedy to chrześcijaństwo jest czymś pięknym. I wielu ludzi zaakceptuje to. Chrześcijaństwo jako system będzie coraz mocniej odrzucane. Ale chrześcijaństwo jako osoba i droga, czyli te osiem błogosławieństw, droga wzwyż, będzie ciągle poszukiwane. Zbliża się już koniec tej refleksji, więc pozwólcie, że przeczytam jeszcze na koniec pewien fragment z tej samej książki Gilbert Sebron. On tam opisuje na początku pewną scenerię, w jakiej powstały te błogosławieństwa, a potem dochodzi do sedna sprawy. I po przeczytaniu tego tekstu już pozostaniemy w ciszy, w milczeniu na modlitwę. Jest to gdzieś na drodze wiodącej z Nazaretu do Tyberiady. Za mną wysoka góra, na którą wprowadził Piotra, Jakuba i Jana. I tam z dala od innych dokonał się akt przemienienia. Po prawej stronie jezioro, po którym przeszedł nocą w ich stronę, gdzie uciszył wiatr i poskromił burzę. Na lewo, po stronie serca, niedaleko stąd, wzgórze, na którym w połowie zbocza zatrzyma się, aby wygłosić osiem zdań, będących kodeksem nowego przymierza Boga z ludźmi. Zdań, które przez 20 miesięcy będzie tylko przypominał, obrazował, a przede wszystkim ucieleśniał. Zdań, którymi powinniśmy żyć na co dzień, które precyzyjniej niż wszelki dogmat definiują naszą postawę chrześcijan. Zdań, które Kościół powinien zalecić nam jako codzienną modlitwę, a które przypomina nam publicznie tylko dwa razy w roku, zwłaszcza we wszystkich świętych. Słusznie, że przynajmniej tego dnia. Właśnie święci wzięli na serio te zdania i według nich żyli. Czyż nie jest skandalem, że Kościół, który powinien z każdego z nas zrobić świętego, nie powtarza nam tych ośmiu zdań w każdej chwili? Skandalem, że tak mało wiernych jest w stanie zacytować w tej kolejności, w jakiej Mateusz, który miesiąc wcześniej porzucił wszystko w jednej chwili, by pójść za władczym nieznajomym, przypomniał je sobie. Jakże można sądzić, że jest to kolejność przypadkowa? Osiem zdań w formie, w jakiej 12 apostołów, tłum, jezioro, niebo i nawet kamienie usłyszały z ust Syna Człowieczego. Usłyszały ze szczególnym uczuciem, jak gdyby je znali, bo czyż nie były one już w nich zapisane w każdym z nas, lecz pokryte wiekami niewierności.